Pogoda nie wąska. A ja rano jadę na rybki. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. Jak fajnie śnieg pruszy. A ja właśnie wracam ze sklepu. Robiłem jakieś zakupy na jutrzejsze wędkowanie. Ale coś mi się ta pogoda nie widzi, ale jestem twardy i po prostu muszę dzień jutrzejszy wykorzystać na wędkowaniu. Żadna śnieżyca nic mi nie przeszkodzi. A więc zawijam się do domu, pakuję się i za kilka godzin wybieramy się na rzekę. No nie wąska pogoda. Nie wiem, jak jutro będę wędkował, ale jakoś dam radę i po prostu wiecie jak. Myślę, że będzie jutro pięknie, pięknie, po prostu pięknie w pytkę. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Jest dzisiaj 17 stycznia 2018. Postanowiłem wybrać się nad wodę. Oczywiście Morawica. Miałem iść w inne miejsce, co widzicie na filmie. Witam, miałem iść tam w nowe miejsce, kilka kilometrów dalej za kopalnię, ale postanowiłem iść na stykankę blisko, ze względu na to, że jest śnieg. Śnieg jest zdradliwy. Tam, w tym miejscu, co chciałem iść, są też takie krzaki jak i tu, przykryte śniegiem i bałbym się pójść. Bezpieczeństwo liczy się nad wodą, w szczególności jeszcze o takiej porze. Wczoraj cały dzień śnieg padał, jak widzieliście na moim filmie, przysypało od krzaki, rowy, dziury po bobrach, zamarznięte doły z wodą. Tak widzicie, pełno krzaków przysypanych, więc muszę uważać. Zobaczcie, gdzieniegdzie lód przyłapał. Nie ma co chodzić dalej. Idziemy na stykankę. Wędkować.
Trafiają się też takie pułapki, jak tu widzicie, idziemy. Lód pod spodem. Zobaczcie. O. Widzicie? Dobrze, że jest płytko. Ale przez kilka dni w województwie świętokrzyskim była minusowa temperatura, minus 7-9, więc poprzemarzało i takie pułapki czekają w miejscach, do których postanowiłem dzisiaj iść, ale tak powiedziałem, rezygnuję po prostu. Bezpieczeństwo najważniejsze nad wodą, a później odpoczynek. I wracamy się, idziemy na stykankę. Tak, zauważyliście na filmie, przeszłem się trochę rzeką w poszukiwaniu nowej miejscówki, ale wszędzie oblodzone. I śnieg przysypał krzaki, oblodzony lód, doły, więc nie ryzykowałem przedzierania się w inną miejscówkę kilka kilometrów wyżej, więc postanowiłem przyjść o to miejsce, które jesteśmy. Jak widzicie, kilka sprzętu. Teren w ogóle od wczoraj nie był przez nikogo wędkowany, nie było. Śnieg posypany, moja miejscówka zamarznięta. Tak, obiecałem jednemu z kolegów, żebym nie zapomniał. Na początku pozbieramy śmieci. Te, które ostatnio widziałem. Zobaczcie, konserwa, papier i kawa. I obiecana folia, która na moich filmach dość często jest. Zawsze o niej zapominam, na każdej ostatniej mojej produkcji ta folia tutaj jest. I tak kolegów drażni ten bałagan na tej miejscówce, tak samo i mnie. Słowo się rzekło, obiecałem, że zabiorę śmieci, więc zabiorę je. Położymy tutaj i przy wyjściu będę pamiętał, żeby śmieci zabrać. A ja dzisiaj będę wędkował tutaj czerwony robak. Na czerwone robaki kilka sztuk mam. Lepsze to niż siedzenie w domu. Tylko zobaczymy, czy tam się ulokować. Siądziemy tutaj i spławik będę przepuszczał oto w tym miejscu na czerwonego robaka. A nuż widelec, może uda nam się coś złowić. Posiedzimy trochę. W razie jak nie będzie brań, pojedziemy wcześniej do domu, ale jakiś film nakręci się i po prostu wiecie, zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. Jest już późno, godzina 8:22, środa, 17 stycznia, temperatura, duże zachmurzenie i śnieżyce, temperatura 1, odczuwalna minus 2, co tutaj jeszcze mamy, odczuwalna minus 5, 88% wilgotność, wiatr zachodni 12 na 28 km. No i wszystko w tym temacie. Zaraz zmienię przypon, bo mam jeszcze z tamtego roku przypon stalowy, ale to nie przeszkadza. Założyłem dwa czerwone robaki. Widzicie, dwa czerwone robaczki będziemy łowić. Mam jakieś takie ze 3 miesiące w piwnicy były. Zobaczcie, jakie chudzinki z głodu. Przy okienku, w ładnym miejscu leżały i takie ogryzki mi zostały, zakładam dwie sztuki,
No i spróbujemy coś złowić. Po prostu znów źle wybrałem, oceniłem stan. Dzisiaj by przydała się jeden plecak leciutki, jedna bolonka wędka i pochodziłby po rzece tutaj blisko. A tak to widzicie, nabrałem dwie wędki, podbierak, dwie kamery, statyw, widełek, no i po prostu nie chce mi się z tym łazić. Znów po prostu nie trafiłem z pogodą i ze sprzętem, ale trudno, każda ryba cieszy, chwila nad wodą nie jest dniem straconym, jak to mówię. Zarzucimy i wędkujemy, spróbujemy złowić jakiegoś okonia. Przypon później zawiążę zwykłej żyłki, a teraz blisko lodu przepuszczamy. Więc obydwie zarzuciłem. Posiedzimy z 2 godziny. Może 3, nie będzie nic brało. Pojedziemy do domu. A na razie wędkujemy. Nie chcę mi się z tym wszystkim łazić. Za dużo mam noszenia. A zresztą widzieliście, jaki teren jest przysypany śniegiem. Więc trochę strach z tymi wszystkimi manelami, aby się nie poślizgnąć, wpaść do wody. Więc siedzimy tutaj. Nieważne, czy coś złowię, czy nie. Film się ukaże. Bo najważniejszy jest odpoczynek i relaks nad wodą. Ściągnę teraz jedną, co jest przypon stalowy, i zawiążę teraz nowy przypon na żyłce. Żyłka Caruso 010, na niej zawiążemy przypon. Weźmiemy wiązarkę, haczyk do czerwonego robaka 14, kamasan. W
tej pozycji i zawiążemy szybko nasz przypon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ściągamy. Zaciągamy. I mamy gotowy przypon. Odetniemy tylko końcówkę, odmierzymy długość. Zrobimy pętelkę, raz, dwa. I gotowe. Ściągnę teraz zestaw z rybką, raczej z rybką, myli mi się przez te łowienie na żywczyki pod koniec tamtego roku, wszystko mi się myli. Zdejmiemy przypon. Zdjąłem przypon stalowy, założyłem stoper, zrobiłem pętelkę. Słonko już wyszło, zaciak jest pięknie. Jest ślicznie, pomimo tego, że ryba nie bierze, ale jest pięknie. I założymy nasz przypon, któryśmy zawiązali. O, dobrze. Założymy robaki. Dwie sztuki, bo to takie ogryzki. Nie dostawały jeść przez wiele tygodni, były w piwnicy, dlatego są takie suche. Łowiłem ostatnio w tamtym roku na rybki, więc dlatego robaki nie były używane. O, taki pęczek. Zarzucamy i niech stoi.
kaczki powychodziły. Zobaczcie tutaj. Tutaj moje spławiki. Dwa. A na górze na lód wyszły kaczki. Wędkujemy. Nie dzisiaj, nie złowię, tak czuję. Jestem przekonany, oczywiście w tym miejscu, tak powiedziałem, ryba nie na braniu. Ciśnienie od wczoraj bardzo skoczyło. Zobaczymy zaraz. Zobaczcie, środa, ciśnienie jest 995 i dzisiaj będzie się w nocy podnosić na 105 do górki, do góry idzie kreska. Po prostu niestałe ciśnienie szybko opada, szybko się znosi, więc ryba nie jest na braniu. Jak zobaczycie dalej, jak widzicie na tym zdjęciu, zrobiłem wczoraj zdjęcie. Był wtorek, 16.01 i było 1008 i szybko widzicie kreska schodzi na dół. Dzisiaj jest 995, jesteśmy tutaj, szybko z góry zeszło na dół ciśnienie i tak powiedziałem, teraz się utrzymuje i w nocy znowu będzie skakało do góry, więc taki szybki skok ciśnienia, a to na dół, a to do góry, powoduje to, że ryba nie jest na braniu. Do tego dochodzi styczeń, pora roku, ryba jest ospała, więc nie zdziwię się, jak nic nie złowię oto z tego miejsca, ale wypoczynek jest fajny, łabędzie płyną i po prostu jest w pytę. Ano widzicie, łabędzie płyną i zaśpiewam im piosenkę. Czy ten pan i ta pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Czy ten pan i ta pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? No i widzicie, parka sobie płynie. Ja sobie nucę i wędkujemy. Czy ten pan i ta pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
A więc tak, widzieliście, łabędzie do mnie tutaj płynęły, chciały przepłynąć, ale się trochę bały, wróciły i następna parka przypłynęła nastroszona, widzieliście, płynęły w pozycji bojowej, tamte dwa łabędzie, tamta pierwsza parka się wystraszyła, odleciała, ci wrócili. No i pływają po swoim terenie, po prostu przegonili tamtą parę, jak widzieliście na filmie, kaczki tutaj nie atakują, nic nie bierze. Ja sobie sprawdzę, o której mam autobus do Kielc, jest godzina 9:45. Zobaczymy rozkład linii 45, Szlichowice, Morawica, szpital, 11:54, 10:11:54, 2 godziny mam i za 2 godziny jedziemy do domu. Więc za 2 godziny mam autobus, zakończę wędkowanie, bo nie ma sensu siedzieć. Ano tak, widzicie. Z metodą połowu dzisiaj nie wstrzeliłem się w miejscówkę. Miałem iść gdzie indziej, ale ze względu na ten śnieg nie idę tam za daleko. Postanowiłem przyjść tu zamarznięte wszystko, więc tutaj rzucę kilka razy, jakiś film się skręci, posiedzi się trochę nad wodą, no i przyjedziemy wcześniej do domu. A więc siedzimy i wędkujemy. Nie wierzę. Tak myślałem, tak jak wam mówiłem, zmiana ciśnienia szybko spadło, zmiana temperatury z minus 7, minus 9, utrzymającej się przez kilka dni, dzisiaj w plusie, słonecznie, ładnie, ale oczywiście bez brań. Ale nic, wędkujemy jeszcze przez krótki czas i tym o 12 pojedziemy do domu.
nadal nic nie bierze. Widzicie? Podziwiam widoczki, bo jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wpyte. Śnieg ładnie przysypał, oblodzone, ładnie się słonko odbija. Po prostu cisza i spokój. I odpoczywamy wygodnie, siedząc w krzesełku. Przerzucałem zestaw. Na jednej założyłem czerwonego robaka, na tej lewej i mam stare jakieś pinkę, kilka pinek. Na drugiej też prawej założyłem ze trzy czerwone robaczki i z dwie pinki. Stoi bez wskazania. Wędkujemy jeszcze trochę i tym o 12 najprędzej co będzie ten autobus 45, o 12 pojedziemy. Jest godzina 10:30, mamy półtora godziny wędkowania jeszcze poprzerzucane, no i zobaczymy. Najwyżej bez brania, bez ryby wrócimy do domu. A więc tak, nic nie bierze. Jest godzina parę minut po 11. Ja postanowiłem zwijać sprzęt i jedziemy do domu. Zwijam zestaw. Jeden, drugi. Zwijamy wędki i pomału pakuje się. I na tym koniec dzisiejszej imprezy. Nie udało nam się dziś nic złowić. Trudno. Myślę, że powodem tego była szybki skok temperatury z minus 9 na plus. Jak widzicie, dzisiaj piękna pogoda w Świętokrzyskim po wczorajszych mrozach i śnieżycy. Jak widzicie, dzionek piękny, szybki skok ciśnienia powyżej 1000 na 995. Ryba nie lubi szybkich skoków ciśnienia i temperatury, dlatego nie udało nam się dzisiaj nic złowić. Miejsce po prostu nietrafione, oblodzone. Źle wybrałem miejscówkę, metodę łowienia i to poskutkowało
akurat musiałem łowić tylko w tym miejscu i nic nie złowiłem, ale tym się nie przejmuję. Mówi się trudno, żyje się dalej i na tym koniec, jadę do domu. Dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze. Jotka, ole, 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 siema Pyza, do następnego. No i koniec. Jedziemy do domu. Jeszcze zabiorę te śmieci. Tak obiecałem, powiedziałem, tak też uczynię. We'll be right back.